Ooooo! Jest coś nowego, takiego kangura to jeszcze nie widzieliśmy. Siema Nemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak sami już widzicie, kolejny odcinek z Battle Cats, z walczących kotków. Pod ostatnim odcinkiem stawiliście 2600 łapek i 30 tysięcy wyświetleń w 2 dni. To jest okej wynik, łapki jak najbardziej. W poprzednim odcinku, przed tym jeszcze, nie udało wam się wybić 2,5 tysiąca łapek. Tutaj jak najbardziej wam się udało, więc myślę, że po raz kolejny, jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 2,5 tysiąca łapek, to będę z was mega dumny. Dzisiaj kolejne walki, kolejne ulepszenia, potencjalnie kolejne koty. Zobaczymy, co tutaj los przyniesie, bo nie mogę się doczekać, jak ta gra rozwinie się. Dlatego ostatnio trochę częściej. A na teraz myślę, że czas zacząć. Zapraszam. Hej, widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, ale jeżeli ty chcesz go częściej widywać w swoich subskrypcjach, to naciśnij się, subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj potwierdź, zapisz. Oczywiście, jeżeli ci się spodobało, to koniecznie zostaw lajka i możesz również odwiedzić G2, z kodem mano 3% zwrotu. Zapraszam. Dobra, jesteśmy już w grze i tak, na początek, jak zawsze, naszego Ganamoto, Gamamoto wyślemy na pełną ekspedycję, 6 godzin, tak jest, idź sobie szukać. Potem otworzymy, jak zawsze, nasze tutaj tikety, mamy tym razem 4 zwykłe tikety, bardzo chętnie je otworzę. Myślałem, że na święta może będzie jakaś tutaj promocja albo coś, nic nie było, no ale to nie jest Polska. O, a już mieliśmy takiego, to jest ten Growth Card, tak? To jest ten Growth Card. Wiecie co, ja tego Growth Card raczej nie będę używał, więc zamienię go na expo, tylko 16 tysięcy to nie jest dużo. Ale dobra, zamienię go. I tak już go mam, więc jak coś, to sobie po prostu ulepszę. A exp się dzisiaj przyda, bo dzisiaj mam zamiar ulepszać różne rzeczy. Latający kotek. On jest chyba dobry. Wszyscy kazaliście mi go ulepszać, więc ja tutaj sobie ulepszę po prostu tego, który jest za darmo. Tak jak było. Myślę, że to będzie całkiem niezły pomysł. Kolejne otwarcie. Zobaczymy, co tym razem dostaniemy. I... Oha, power. Dobra, czyli... A nie, no w sumie to dobre, bo mamy już, na maksa chyba mamy power. Teraz będziemy mieli 10 plus 2, a nie, nie mamy powera na maksa, mamy 5 tylko. No dobra, to mamy na maksa, znaczy już zaraz będziemy mogli mieć na maksa. I co w ostatniej kapsule? Mam nadzieję na coś mega dobrego. A jest to Lil Cat, Lil Axe czy zwykły Axe? Axe Cat. Dobra, szczerze powiedziawszy, raczej nie będę używał Axe Cata, więc wywalę go. Dobra, takim oto sposobem mamy 170 tysięcy expa, więc to możemy dzisiaj na coś wydać. Zobaczmy, co tutaj możemy ulepszyć. Macho Kata mamy na maksa, Wall Kata mamy na maksa. Dobra, Lizard Kata. Wy chcieliście bardzo, żebym ulepszył Titan Kata na maksa. Czy to na razie jest najważniejsza rzecz? To nie wiem, szczerze powiedziawszy. Na razie tutaj mam też max energię, sobie dodałem, max to mam. Wydaje mi się, że najpierw w to powinniśmy iść najbardziej. Ponieważ to uratuje nam dupę w niejednym razem. Może tutaj w specjalnych kotach jest coś, co często bardzo używamy. Oczywiście był ninja, więc ninja często używamy. Podobno te cats in a box to jest bardzo OP kotek. I wiecie co? Kupię go sobie. Kupię go sobie za te 90 tych. Okej, niech będzie. Proszę. Chcieliście coś nowego? Macie coś nowego? Oni podobno są bardzo, ale to bardzo mocne. To jest w ogóle podobno jeden z najlepszych kotów, jak czytałem gdzieś tam na jakimś forum, którego trzeba mieć, więc użyłem go sobie. Dobra, Boga też sobie możemy kupić, bo jeszcze go sobie nie kupiłem. Spróbujemy sobie tego Cats in a box, a stąd co ja bym chciał ulepszyć. Dobra, dajmy na przykład dwa ulepszenia faktycznie w naszego Titan Cata. Na maksa go nie będę ulepszał. Atak... Power, dobra, ulepszmy jeszcze raz power. Raz to. Wallet, czy to się nam przyda jakoś bardzo? Nie, ale research jak najbardziej na maksa nam się przyda. Study też najbardziej nam się na maksa przyda. Ważne, żeby właśnie te tutaj jak najszybciej odblokować. Charge czy power? Wydaje mi się, że tutaj mógłbym jeszcze raz ładowanie kupić, żeby szybciej to się nam załadowało. I co, w co resztę? W co resztę? Dobra, teraz może w jakieś rarowe katy dodamy. Na przykład w Wikinga. Wiking jest dobry, naprawdę. Wikinga dość często używamy. Więc dobra, dajmy tutaj dwa levele w Wikinga i jeden level w Omnoji Kata. Takim oto sposobem całkiem nieźle tutaj wszystko nam wyszło, a my sobie damy jeszcze tego Cat in a box. Bo podobno są mega dobre, ale jestem ciekaw, jak je się używa, te katsy i na boksy. To są specjalne chyba. Wydaje mi się, że to są specjalne. Tak jest, to cats in a box, a 750 kosztują. Więc damy go zamiast
tego, Lizard Cata, bo Lizard Cata praktycznie nie używamy. Archera też na razie jeszcze nie używamy, ale wydaje mi się, że Archer będzie dobry, kiedy pojawią się w końcu latające jednostki, a jestem pewien, że za niedługo już te latające jednostki będą. Dobra, mamy już 150 ranking, gdzie skończyliśmy naszą batalię w Battle Kotkach. Skończyliśmy ją na Danii, więc coraz dalej idziemy i no jestem ciekaw, ile już tych zrobiliśmy tutaj. Całkiem sporo, nie? 40 jest maksymalnie, więc będzie coś nowego. A teraz zaczynajmy. Dania została zaatakowana. No i na początku oczywiście robimy naszą stałą technikę. Nie wiem w sumie czemu tego Macho Cata dałem. Teraz już naprawdę szybko ta kasa leci i nie zamierza zwolnić, więc damy sobie te podstawowe jednostki. Nie jest to jakoś teraz mega trudne do zrobienia, mi się wydaje. Powinno być ok. Teraz sobie dopowerujemy producenta. Teraz damy sobie to. No zobaczcie, to już bardzo szybko idzie. Co to jest? Jakaś syrenka. Czy Dania jest znana z syrenek? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, to bardziej Warszawa jest z syrenek chyba znana niż Dania. Czy to będzie takie proste, że ja tutaj po prostu dam tanie jednostki i zniszczymy bazę od ta... O Jezu, słoń! No słonia to jeszcze nie widziałem. Dobra, musimy tam puścić Omnoji Cata. Musimy też puścić tutaj ją. Musimy też puścić go i zaraz puścimy Cats in a Box. Spróbuję... A, możemy puścić Fire. Nie. Dobra, nie puśćmy Fire'a. Zobaczmy, jak te kotki w... Co one takie szybkie? Co one zrobią? Co zrobią kotki w boksie? One mają jakąś tą! Mają, patrzcie, jakąś pałę taką wielką. Pewnie bardzo dużo biją przy okazji. No to niezłe kotki w boksie. Ej, tu naprawdę zaczyna się robić dość niebezpiecznie. Muszę to odpalić. Muszę to odpalić, bo jest naprawdę dość niebezpiecznie. Kotki w boksie już nie żyją niestety. I ten słoń jest naprawdę mega mocny. Chyba troszeczkę zlekceważyłem ten początek. Nie dość, że tu jest masa ludzików. To jeszcze ten słoń cholerny, który czasem przyjdzie i tupnie. I myśli, że jest kozakiem. Muszę zarobić na tego naszego wielkiego Titan Cata. Bo bez Titan Cata może być naprawdę ciężko. Ale Titan Cat już jest, więc teraz powinno być lepiej. Chociaż na razie tracimy jednostki jak głupie. Naprawdę, strasznie mocno. A te kotki w boksie wcale nie wydają się jakąś mega super bronią. Wcale nie są jakieś mega OP. Dobra, mamy już dwa Titan Cat i teraz Titan Cat nawala się ze słoniem. Słoń jest... Dobra, słoń padł i to masę kasy nam dał ten słoń. Więc teraz możemy spamić jednostkami i wydaje mi się, że to będzie nasze zwycięstwo w tym wypadku. Chociaż tutaj już naprawdę było ciężko. Jak te poprzednie poziomy przechodziliśmy... No, jak przez masło je po prostu tak przecinaliśmy, to tutaj, no, już widać było mały problem w ataku, bo ten słoń był mega, mega mocny. Tutaj już mogę robić naprawdę spamować jednostkami, bo po prostu mam tyle kasy, że mogę zrobić wszystko. No i udało nam się wygrać, na szczęście. Ale tu faktycznie było już dość ciężko, 15 tysięcy prawie. Okej, i mamy nowego kota. Już w sumie dawno nie było komunikatu o nowym kocie. Zobaczmy, jaki to kot. Może dzisiaj będą dwa nowe specjalne koty. Special Cat. I co nam tutaj dali? Za darmo czy za te? A nie, oczywiście Bandage Cat. Okej, bandażowy kat. Za 150 tych. No raczej go nie będę na razie używał. Ale jest. Jest taki bandażowy kot, więc będziemy mogli... W razie co go użyć. Gdzie dalej? Gdzie nas dalej zaprowadzi? Teraz w sumie nie wiem, do Wielkiej Brytanii? Nie, do Norwegii. Okej, lećmy do Norwegii w takim razie. 24 tylko kosztuje energii. Jestem ciekaw, dlaczego aż tak bardzo się różnią. Czy tutaj po prostu będą bliżej bazy? Nie, blazy właśnie będą dużo, dużo dalej. Jest zima. Jest zima. Dzisiaj jest na przykład wtorek, kiedy to nagrywam. I w dużej części Polski pada śnieg. Więc w kwietniu. W drugiej połowie kwietnia. W sumie może nie jakieś tam mega, mega dziwne, ale no mega normalne też nie. Zazwyczaj na Śmigusa Dyngusa było ciepło, a tutaj śnieg pada. Wiem, że Śmigus Dyngus był w poniedziałek, ale wiecie, no bardzo blisko siebie. Dobra, robię tą technikę, co zawsze na początek. Daję kilka... O, rybka. Daję kilka jednostek takich początkowych, żeby zarobić troszkę kasy i ulepszyć pana produkującego nam pieniądze. Jestem ciekaw, co tutaj, w tej tutaj bazie pojawi się jako nasz główny wróg. Prawdopodobnie jakiś wielki łosoś albo niedźwiedź, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. No słoń raczej się nie pojawi, chociaż w Danii słoń to też trochę nie halo, co? W Danii słoń to też trochę nie halo, a jednak się pojawił. Czy to będzie koniec tej mapki już tak szybko? Czy nie zdąży się nic pojawić, bo ja za dużo tutaj rzeczy puściłem?
prawdopodobnie tak będzie, bo mamy całkiem sporą siłę rażenia, a nic nie wychodzi jakiegoś mega mocnego. No bardzo prosta była, ten level. Bardzo prosty. Okej, kolejny poziom i faktycznie jesteśmy w United Kingdom, czyli w Wielkiej Brytanii. Odwiedzimy królową, mam nadzieję, tak jest, tak jak myślałem. Tutaj mamy Big Bena i dwóch ochroniarzy królowej. Bardzo, bardzo ładnie. Tylko czy w Anglii faktycznie jest taka dobra pogoda? Bywałem tam dość często swojego czasu, praktycznie co roku. I tą pogodę troszkę inaczej wspominam, ale... Może się mylę, może to akurat taki słoneczny dzień. Co tutaj będzie? Jakiegoś takiego mega, mega mocnego i nowego. Na razie nic takowego nie ma, chociaż są te kozły. A kozły już tutaj faktycznie coś tam mogą robić. Odpychają, więc to będzie jakiś problem. No znowu spamujemy jednostkami takimi początkowymi. A myślę, że to jest najlepsza taktyka na początek. Zwłaszcza, że te dwa koty razem, wspólnie, działają naprawdę dobrze. Chodzi mi o panów ninja i o panów wallcatów. Znowu obijamy strasznie szybko ten i tutaj pałac, ten tutaj Big Ben. I wydaje mi się, że to będzie kolejny bardzo... O nie, dobra, jest słoń, więc tutaj trzeba... Albo nie, uda nam się przed słoniem. Pięknie, po prostu przepięknie. Inferior fish and chips, czyli złote chyba frytki z rybą. Czy tak to będzie? Inferior to chyba złote będzie, prawda? Dobrze pomyślałem? Nie, brązowe. Dobra, i lecimy na Grenlandię, czyli jeszcze została nam ta druga strona świata. Grenlandia, dość zimne tutaj miejsce. Też prawdopodobnie w lodzie, dokładnie. I tutaj mamy Mikołaja, ale czy Mikołaj jest z Grenlandii? No nie wiem, czy Laponia? Mikołaj z Laponii chyba jest, tak? A czy Laponia jest w Grenlandii? Szczerze powiedziawszy nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Mogę się mylić, oczywiście, dajcie znać w komentarzach, czy się pomyliłem, czy nie. O, mamy już żółtego, więc tutaj trzeba wysłać coś, co jest... O, królik! No, się nie spodziewałem, Wielkanoc. I to dwa króliki, no niedobrze. Niedobrze, dobra. Trzeba puścić tak. Na ninja są dobre na czerwone, więc dość szybko to poszło. Musimy też inne jednostki, które są dobre na czerwone, puszczać. Chociaż więcej tych ninja po prostu damy chyba. I będzie cacy. Na szczęście dzięki tym królikom dość sporo pieniędzy zarabiamy, tylko nie możemy im się dać jakoś wielce rozmnożyć, bo jak wiecie, króliki dość szybko się rozmnażają i potem jest mały problem, kiedy ich jest za dużo, nie wiem, użyjmy sobie powera, bo on dość szybko się ładuje, więc tako, lecimy tutaj, ulepszamy po raz kolejny to i jest jeszcze foka. No dobra, foka też może być całkiem niebezpieczna. Te wallcaty trzeba więcej, bo tam naprawdę dużo tych jednostek już się pojawiło. Wysyłamy też cats in the box, wysyłamy też tego, wysyłamy to też tutaj i poczekamy, aż zarobimy na... Aha, nie muszę już na nic czekać, bo po raz kolejny rozmiotłem tutaj dany kraj, Grenlandię i dostałem brodę Mikołaja. Bardzo się cieszę. Kolejny nowy kot. Dzisiaj idziemy dość szybko z tym wszystkim. Kolejny nowy kot. I co ten kot... Co to będzie za kot? Może za expa? Czy to będzie kot za expa? Nie. To też będzie kot za ten. American Coffee's Warning Today. Bandage Cat is her after house. Co? A quick attacker and strong against red enemies. Okej, okay, czyli mamy Doom Cata. Dość ciekawego kota, na razie niestety go nie odblokuję. Zobaczymy, możecie napisać w komentarzach, jakiego kota chcielibyście zobaczyć następnego, którego powinienem odblokować. A teraz do Kanady lecimy. Jak wiecie, Kanadyjczycy raczej nie będą się bronili i dadzą nam po prostu wygrać tą walkę. O kurde, tutaj wodospad. Piękny wodospad. No, no Kanada jest właśnie też z tego znana, między innymi. Robimy typową taktykę. No trochę wam powiem, ten brak przeciwników mnie nudzi w tej grze. Chciałbym tutaj jakiegoś, na przykład jak był ten słoń pierwszym razem, to był taki dość ciekawy przeciwnik, bo nie był czerwony i trzeba było dość mocno jakąś dobrą taktykę do niego tutaj podłożyć. Czy tutaj uda nam się cokolwiek wysmarować ciekawszego? Raczej nie. Mamy już całkiem niezłą tutaj infrastrukturę po to, żeby dość mocno atakować. Wejdziemy sobie też jeszcze jednego wikinga, bo wiking robi całkiem niezłe obrażenia tym większym stworzeniom. No i na razie obijamy dość mocno. Zbiliśmy już prawie 8000 życia jego bazie, więc no nieźle, nieźle, muszę przyznać.
Tutaj raczej nic nie musimy ulepszać. O dobra, jest goryl. Goryl też jest całkiem niezłym tutaj przeciwnikiem. Ale no tutaj znowu będzie taka totalna sieczka. Zobaczcie, dobra, nie, trochę nas odsuną, bo tych goryli tam jest bardzo dużo. Naprawdę, tutaj jest chyba z 5 goryli. Ale my nie dajemy sobie w kaszę dmuchać. Lecimy dalej tutaj z koksem. Chociaż on nas trochę odpycha. Faktycznie, może nie będzie aż tak kolorowo, jak mi się wydawało. On teraz bierze rewanż. Bierze rewanż i na razie rozbija naszych przeciwników. Ja chcę zarobić na tego dużego kota naszego, bo tutaj może być faktycznie jakiś problem. Tu może nie być tak łatwo, jak się wszystkim z początku wydawało. W takim razie go cuts in a box, bo musimy troszeczkę odepchać ten atak, bo zaczęło się robić dość niebezpiecznie. Dobra, na szczęście nasz tutaj Titan Cat dość łatwo sobie poradził z tymi wszystkimi przeciwnikami. No i lecimy do przodu. Dopóki Titan Cat nie umrze, jesteśmy u siebie. Dobra, to jest wygrana już raczej na 1000%. Mamy to, kolejna wygrana. Dość ciężko było tutaj. Ten moment, kiedy oni odparli nasz atak, był dość taki nieprzewidywalny. New York, okej, okay. W Nowym Jorku też byłem i prawdopodobnie, patrząc na energię, to będzie nasza ostatnia tutaj akcja. I trochę mi szkoda, bo Nowy Jork to moje zdecydowanie ulubione miasto, zresztą mieszka tam moja rodzina, ja byłem tam 2 razy i bardzo, bardzo lubię Nowy Jork, zdecydowanie. Jeżeli chciałbym gdzieś kiedyś mieszkać poza Polską, to Nowy Jork będzie właśnie tym miastem. Zresztą jak pewnie w większości. Nawet jeżeli ktoś nie był w Nowym Jorku, to zapewne chce tam mieszkać. Możecie napisać mi w komentarzu na dole, czy chcielibyście mieszkać w Nowym Jorku. Bo polecam wszystkim, kto ma możliwość, żeby tam się właśnie wybrał. Jest to prześwietne miasto. Dobra, zróbmy tak. Znowu walczymy. No, te ninja katy są bardzo, bardzo dobre. Nie dość, że szybkie, nie dość, że dużo biją, no to jeszcze dużo biją tym czerwonym. Więc tutaj kolejny czerwony. Ja muszę dać jakiegoś omnoji kata, żeby tutaj zaczarowywał. Wtedy będę miał większe szanse na to, że uda nam się wygrać. Dobra, są dwie foki, to jest dobry czas na tutaj powera. Ten power jeszcze jest dość słaby, będzie trzeba go troszeczkę ulepszyć, bo on jakoś tak mało im robi. Tych wallcatów też nie ma tutaj zbyt dużo, a przydałoby się troszeczkę więcej. Dam też groszkowego kota po to, żeby ich odpychał, bo groszkowy kot chyba właśnie tak działał, że odpychał. Dobra, leci to dość niebezpiecznie jest na razie. Tak niby jest okej, ale średnio bym powiedział, szczerze powiedziawszy. No nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. Dobra, jedna foka już umarła. Więc to dobrze, ale kolejne wojska idą, kolejne wojska idą. Dobra, ulepszmy to. W sumie mogłem dać Titan Cata zamiast ulepszać na kolejnego gostka. Teraz będę zbierał już na Titan Cata. Są groszki, są tam dobrzy dość przeciwnicy. Mamy Titan Cata. Możemy teraz dość sporą armią zaatakować i myślę, że to będzie już koniec. Jeszcze mogę powera nacisnąć. To troszeczkę ich chociaż tutaj zatrzyma. Idzie dość zmasowany atak i to powinno być to. To powinno być to i to jest to. Bardzo fajnie, Inferior Musical. Dobra, czyli Musical wygraliśmy. I czy to będzie już powoli koniec? Prawdopodobnie powinien być to powoli koniec. Jeszcze pewnie tam pójdziemy na dół do Brazylii. Do Bermudy. Bermuda, ale tutaj już nie mamy na to niestety energii. Bermudę moglibyśmy zaatakować. Chociaż wiecie co? Poczekam chwilę, bo to zaraz będzie ten. Będziemy mieli te 30 energii i będziemy mogli zaatakować jeszcze Bermudę na koniec. Czemu nie? Dobra, mamy to. Po 10 minutach czekania w końcu możemy zaatakować Bermudy. I bardzo się na to cieszę. Wyspy piękne zresztą. I zaatakujmy. Co tutaj jest? Tak, tutaj są rozwalone samoloty. Na pewno na wyspach jest ich dużo. Jeszcze pewnie z czasów dawnych i tych niedawnych. Kto wie, kto wie. Dobra, czy to będzie jakiś mega trudny poziom? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Aczkolwiek oni mają aż 20 tysięcy życia w bazie. To chyba maksymalnie jak dotąd. Chyba nikt tak dużo jeszcze nie miał. Ale nie ma się co załamywać. Oczywiście robimy naszą ultimate'ową technikę. O! Jest coś nowego. Takiego kangura to jeszcze nie widzieliśmy. I kangur nie dość, że dużo bije chyba. Chociaż nie, jakoś mega dużo nie bije. Ale odpycha. A takie... Był już kangur w Australii, ale on chyba był dużo słabszy, co? Chyba był kangur w Australii. Tak mi się coś kojarzy. Ale nie był aż tak mocny, bo ten tutaj, no jak odepchał, to odepchał... O kurde, dobra, go od razu i lecimy z tym. Lecimy z tytanem. Zanim pojawi się coś mega mocnego.
musimy polecieć z tytanem. Musimy też dać dużo wallcutów, no i dużo wszystkiego, no dużo znowu tutaj widzę, że nie będzie kombinowania. Tutaj dość szybko to wszystko spływa. 10 tysięcy, 8 tysięcy, 6 tysięcy i wygrana. Czy to się opłacało czekać 10 minut tylko po to, żeby aż tak szybko zniszczyć kolejne tutaj miejsce na ziemi? No jestem naprawdę zdumiony tym, co tutaj się wyprawia. No nie wiem, co o tym powiedzieć. Myślę, że Jamajka będzie następna, dokładnie. Powoli zbliżamy się raczej do końca. Być może w następnym odcinku będzie już koniec. Jak widzicie, mamy dość sporo expa już i ja na pewno pogram jeszcze poza odcinkami. Myślę, że przygotuję tyle expa, żeby móc wszystko ulepszyć na maksa, przynajmniej wszystko to, czym gramy. Będzie ciekawie, więc czekajcie na kolejny odcinek. A na dzisiaj to już wszystko, ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o G2, gdzie z kodem mano 3% zwrotu. Pamiętajcie również o moim fanpage'u, gdzie jest was bardzo mała garstka. Chciałbym, żeby było was tutaj przynajmniej tylu, ile na YouTubie. Więc teraz wchodzicie do opisu, klikacie na fanpage, Facebook i tam klikacie lajka. Będę bardzo wdzięczny. Pamiętajcie też o lajkach, 2500 pod tym filmem i wtedy wkraczamy w wymaksowanych wszystkich kotach na ostatnie stadium tego etapu gry, bo zapewne jest jeszcze coś poza tym. Czekajcie, myślę, że będzie ciekawie. Na dzisiaj też wszystko, trzymajcie się! Pa, pa!